Witam tu Giegon G, a dzisiaj chciałem pokazać jeden z najlepszych serwerów MMO RPG The Gothic Multiplayer. Nie mam takiej zbroi. Serwer nazywa się Mordan MMO RPG. A więc zaczynamy. Dobra, teraz po kolei przedstawcie się. Wiśnia. Bimbol. Tutaj serwer. Siema. Jacek. Siema. Mytelina, siema. Szpinak, siema. A, no dobra. Teraz pokazujemy miasto po kolei co i jak. Zaczynając od tego maga do leczenia, robimy kółko i później do teleportera. Dobra, ruszamy. Może to trochę zająć, ale patrzcie. Tu jest NPC od broni. Ja będę w ogóle wszystkich tych NPC pokazywał, co oni mają, jakie opcje. Jak widzimy bronię. Tu do sprzedawania i tu możemy sobie sprzedać nie tylko to, ale mi się nie chce więcej pokazywać, ale trochę tego jest. No dobrze, tu zbroję, na przykład taką co ja kupiłem i taką co tam ma jeden Denis Lomborczyka. Tu gorsze zbroje, tam śmiecie. Dobrze, trzeba ruszać dalej. Dobra, teraz idziemy do maga, taki obchód po mieście. Jak widać, takie chodzenie jest trochę wolne. Później już trochę przyspieszymy. Ale trzeba wszystko pokazać. Mapa jest ogólnie z Gothica 2, Corinis, trochę przerobiona. Ale dobra, ja się przy okazji uleczę. Funkcję tego maga w ogóle. Teraz pójdziemy pokazać tych NPC, co się kusze, kupuje, siły uczy i tak dalej. A już bez kapsloka chodzimy. To trochę za wolno. No i tutaj zaraz mamy NPC. Nawet są no dosyć fajnie zrobieni ci NPC. Tu jest Will. Tak, łuk. No. Co można tu kupić u niego? Strzały, bełty, broń dystansowa. Czyli jak widać, można sobie dostać dużo rzeczy. A jak zarabiać golda? Tutaj mamy jedną z najważniejszych postaci. Tylko ja oczywiście już polowanie mam zrobione. Mam jakieś... Uczymy się oprawiania zwierzyny. Właśnie oświadczenie, właśnie się spektakularnie zrobiłem, a w ogóle pod F7 mam takie menu. No dobra. Teraz idziemy dalej, tam do kowali. No, jak widać, etarni jest malutki, sobie skolowanie ustawił. Tu, NPC uczący nas siły. Oczywiście to dużo taniej kosztuje na początku. A ja już mam. No, 180 siły. Tu kowal, do którego można kupić broń, na takie low level raczej. Bo dobrej broni tu nie dostaniecie.
Ja oczywiście nie wiem, czy doręczę miecz z gry, ale już się trochę gra. No dobra. Teraz do teleportera będziemy szli i bitwa z orkami. Tak, tutaj ma takie rzeczy i można takie wpływać. Czyli sprzedawać za kasę. Dobra, to do teleportera. To jeszcze jest jeden NPC. Widzicie, początkowy trening jest tani. Tamty też broń dwuręczna, a tu nie ma co pokazywać. Co jeszcze broń jednoręczna, jeden NPC. Właśnie. Po drodze do teleportera tutaj zejdziemy, też NPC pokażę. Tak jak mówiłem. Tutaj jest NPC, który też uczy nas. No. To szkolenie jest tańsze? A nie, to broń jednoręczna. Jakie tamte co przy bramie. Wyjściowej do wieży Sardasa. Dobra, idziemy wreszcie do tego teleportera. I co ja tutaj teraz jeszcze mam pokazać? Czy się teleporter? I idziemy na orków teraz walczyć. Ustawimy się taką armią tam na terenach orków i całą armią wbijemy. To okolic latarni morskiej się typamy. Ja już tam czekam. Jak widać, armia już jest. Dobrze, jesteśmy. Mamy tu armię do pokonania. Dobra, najpierw jeszcze wybijamy orków i smoka. Dobra. Teraz taka mała walka. No, ruszamy. O, i teraz możemy bić smog. O kurde. To nie będzie łatwe. Ale bitwa orkowie net od tyłu atakują. Jak widać, daliśmy sobie radę. Czy ogólnie serwer zapowiada się dobrze, ale teraz trzeba było zrobić jeszcze wypad na orków, albo co? A więc ekipa jest dosyć silna i w ogóle. No i oczywiście, aha. Oczywiście łatwo nie jest, ale wygramy tą wojnę. Jakbyście mogli, to weźcie mnie do grupy. Jaka bronia, no. A, jeszcze teraz taki mały pokaz zrobimy tej magii, która będzie po update'cie. Dobra, teraz się przydał pokaz magii, która będzie po tym update'cie. Kto jest testerem?
A dobra, Alister będzie czarami rzucał. Jak widzicie, magia działa, bo teraz na serwerze jej nie ma, to jest testowy serwer i dlatego tu jest. No nie ruszaj się, kretynie. Żyj się wolno. Jak widać, magia działa jak normalnie w rodniku, a teraz to już nie ma. O, oczywiście admin testuje. A teraz mam walkę. No, nawet te najpóźniejsze czary. User entered your channel. I wszystko wygląda dosyć dobrze. Gdzie magia, teleporty, wszystko to, czego MMO potrzebuje. Teraz może pokażemy jeszcze jakieś lokacje, tylko muszę ustalić z ekipą, czy pokazujemy lokacje, czy nie. O, to ma jakieś postarać. I dobrze, teraz czujemy się niedaleko ognistego golema. Jednego z bossów. Czy prowadzę go? A dobra, spoko. Nie, on nie. Dobra, wezmę go jako pierwszy. Teraz stoczymy walkę. Z golemem. Nie. Co jest? Dobra, to jest akurat kamienny. No wlejcie go, bo mnie ubił. Jak widać, to już taki jest mini boss. O kurde. Walka nie jest łatwa już z mini bossami. O, jestem na zero HP. Akurat upadł. Ej, mam serce. No tu ekp jest oczywiście dużo więcej za to, to... Nie, 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 ale sobie się prezentuje dobrze. Wszystkie lokacje, wszystkie potworki przemyślane. No właśnie, potrwienia od wszystkich graczy GMP. Wybierajcie Mordana, to jest najlepszy serwer i jedyny MMORPG. Lepszego nie znajdziecie. Ja tu jestem jednym z supporterów, więc będę pomagał. Ale nie z takimi misjami. Mogę się teraz trudno wydać, ale ja sobie sam radziłem. Nie wiem, wierzcie. By się przydało zrespienie około 100 orków tutaj. Nie da. Znaczy ja mogę ich zepnąć, ale muszę iść do innej komnaty, żeby nie było jakichś, albo ja pójdę do innej. No, no, tylko taki ja... dłużej. Ej, gornia, tak jak to jest. Gorszy na świecie. No, przyprowadzisz tych orków tutaj i będziemy walczyć z nimi. Gornia, ktoś ja też czas nagrywam, tak? Coś tam do tego podejdzie. Wypierdala! No dobra, spoko. Spoko. Wyjdź stąd! Okej. Czyli widzicie, na tym serwerze warto grać. Się w miarę opłaca. Nie, bardzo się opłaca, bo lepszego serwera nie ma, tak jak już mówiłem. Głębia się teraz... Po to ci powiedziałem, że dojeżdżę i goły radzone. No, słabo to teraz, że masz inny film na dole. Tego... Co za dał? Wyższy dźwięk, teraz to do tego sprzedaje. Nie. Dobra. Nie sobie normalnie, nie można rzeczy zbierać ziemi. Możemy iść do już dosyć to lepszego nie zdobędę. Nie ma. Po update'cie. Nie wiem. A co, już orkowie są? Już kurwa.
Nie. Jakoś muzykę dodam najwyżej i tyle, nie? Jak będziemy bić tych orków. Nie orków, przywalemy jotkę. O kurwa. Będzie ciężko, damy radę. No i znamy radę. Ale nagrywacie już czy nie? No, nagrywamy. To jest jeden. Kryta. Właśnie tak wyglądałem golem, jak mam teraz tutaj. Otwarłem jakiegoś gapę i więcej ekspo czy lewa. Patrzcie na ekspo. Lem jest ciężko, ale damy radę. Tak, walka wymaga poświęcenia, ale... Mongolem już leży, ja nie żyje. Ale jak widać, serwer się prezentuje dobrze. No i co tu jeszcze dodać? Jeszcze nic nie ma do dodania. Zesiłem tak orków, bossa głównego serwera i teraz miasto. Czyli nie jest tak źle. Właśnie, forum nie. Serwera. Mordan Compare. Aby grać na serwerze, należy zrobić konto na forum, hasło takie same i nick jak na forum, pobrać paczkę Mordan VDF, żeby chciał wiele ogłoszenia, z tego co pamiętam, czy jakoś takie pliki wymagają do serwera, paczkę do folderu z Chrome i dostępnie do folderu data. I to była tyle. No nie wiem, ja cię nagrywam. Żeby to wam nie wyszło, ja miałem takie zadanie, wiecie, nie, Co? Co? Taki jeden pod filmem.